Cześć witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj po raz ostatni w tym roku 2021. A witam was na kanale i mamy kolejną część ultramarynarzy. Wjeżdżają na pełnej io-io. Mamy czasy końca, czyli no, my też mamy dzisiaj czasy końca i Era Indomitus. O, czyżby to była w przyszłym roku era Indomitus, zobaczymy, czy będzie taka dobra jak dla Imperium ludzkości, bo wiecie, że w imperium w, w erze Indomitus tam się już dobrze działo, znaczy na plus zaczęli wychodzić, prawda? To lećmy z tematem. Jakie były słynne kampanie, w których brali udział, brały udział dźwięki I.O.I.O.? Io. Odwet na Jorunie, to jest 143 rok 41. milenium. Strzelają tam za oknami, już będzie I.O.I.O., io. zaraz tu mnie też. W drodze do sektora Gotik, gdzie miała właśnie miejsce dwunasta Czarna Krucjata, grupa bitewna Astra Militarum składająca się z 15 floty herakliońskich pancerników zwróciła się przeciwko swojemu kontyngentowi z komisariatu, po czym ogłosiła niezależność od imperium. Śledztwo w tej sprawie odkryło spaczenie dogmatami podłych Zinos, mrocznych Eldarów, którzy zdołali omotać i zmanipulować generała Joruna i jego sztab. Zdradziecki generał Jorun. I podległa mu flota zaczęli najeżdżać świat po świecie, niewoląc populację całych planet i oddając je swoim nowym obcym dowódcom. W odpowiedzi do walki z generałem zmobilizowano wszystkie siły zakonu wyjących gryfów. W tym zadaniu gryfom miały pomóc siły Ultramarins i synów Orara. Siły zdradzieckich gwardzistów zostały przechwycone w trakcie ich desantu na dziki świat Asturię. Nie będąc przygotowanymi na kontratak w stylu kosmicznych marines, pięć tysięcy renegatów poległo w pierwszej godzinie szturmu z przymierzonych zakonów na chwilę po wylądowaniu na planecie. Sprawiedliwość imperatora została wymierzona Jorunowi z rąk kapelana wyjących gryfów, Armanda Titusa. Morale zdrajców załamały się po szybkiej, to pewnie był Tytus bomba. Za... Zdra... Morale zdrajców załamało się. E, po szybkiej śmierci swojego lidera i równie szybkiej ewakuacji sprzymierzonych z nimi Zinos. Spanikowani Herakloni e, zostali bez litości e, upolowani i wybici. Siły renegatów zostały całkowicie zniszczone w niecałe 6 godzin od wystrzelenia pierwszej salwy na orbicie Asturii. Kosmiczna stacja Gould, 565 rok 41 milenium, kohorta przełamujących oblężenie, nie, oblężenia z zakonu Ultramarins. Wzięła udział w walkach na stacji kosmicznej Gold, Zdeterminowani do wykorzystania elementu zaskoczenia, centurioni wyskoczyli ze śluz okrętu przysięgi Guillimana. Po dotarciu do kadłuba stacji zaczęli wiercić w grubych, plastelowych płytach. Dekompresja doprowadziła do śmierci 90% załogi stacji, podczas gdy pozostałe 10 poległo w walce z bezlitośnie skutecznymi Ultramarines. Centurioni. Ostatnio gdzieś tam na telefonie miałem taką gierkę, jakąś karciankę. I właśnie byli centurioni. Nie, no na wypasie to są goście, po prostu. No, no czołgi, czołgi, nie ma to tamto. Kampania Haradon, 698 rok 41. milenium. Ultramarines z Marneusem Kalgarem na czele wzięli udział w trwającej 7 lat imperialnej krucjacie. U ich boku stanęli wówczas Astartes z zakonów aniołów rozgrzeszenia, lamentujących błędnych marines i srebrnych czaszek. Krucjata była wymierzona w orkowe Imperium Haradonu, a w jej trakcie siły kosmicznych Marines starły się z orkami w serii wyniszczających bitew, z których wszystkie zakończyły się zwycięstwem Imperium. Mówi się, że jednym ze skutków zwycięskiej krucjaty było opóźnienie inwazji a Argluka Ar na Imperium ludzkości o 30 standardowych lat. Bitwa o Macrak 745 rok 41 milenium. Space Marine e, w, w grze. Space Marine było właśnie za Makrak, Makrak, e, a tak e, nie wiem czy wiecie, że dwójka już jest na horyzoncie, ostatnio widziałem naprawdę fajne klimatyczne intro, e, trailer, do dwójeczki wraca Tytus, Tytus Bomba, tak więc będzie ciekawie, e, już, jako, już jako Primaris, e, tak więc bitwa o Makrak, tyranidzi, wdarli się do galaktyki i rozpoczęli konflikt, który do historii Imperium przeszedł jako wojny tyranickie. Flota roju Behemoth poprowadziła sporą siłę inwazyjną obcych na terytorium Imperium, dokonując bezprecedensowego, bezprecedensowego postępu w kierunku Królestwa Ultramaru. Po otrzymaniu informacji na temat zagrożenia, które tyranidzi stanowią dla Ultramaru, mistrz zakonu Ultramarins, Marneus Kalgar natychmiast rozpoczął planowanie obrony, ale najpierw cisnął dźwięki IOIO. Kalgar -io. Kalgar nakazał wstrzymanie floty roju nad Makrak nim obcy byliby w stanie pożreć jeszcze większą część ultramaru, lub co gorsza, nim byliby w stanie przedrzeć się w głąb imperium. Stwierdziwszy, że to właśnie Makrak jest najbardziej narażonym na niebezpieczeństwo układem stolicy, a nie w stolicy, tylko w okolicy, Kalgar nakazał wzmocnienie istniejących fortyfikacji. Kilka tygodni później straż przednia floty tyranidów dotarła nad Makrak. Po zniszczeniu floty roju, dzięki poświęceniu imperialnego okrętu bitewnego, co doprowadziło do powstania Worteksu Osnowy, który wciągnął większość sił tyranidów, Ocalałe okręty Kalgara skierowały się na Makrak w próbie poprowadzenia odsieczy na oblężone fortece zakonu. Kalgar, czując, że sytuacja jest krytyczna, wysłał siły trzeciej i siódmej kompanii przodem. Pomimo przerażających strat zadanych flocie tyranidów przez polarne perymetry obronne planety, wiele tyranickich bioform było w stanie dotrzeć na powierzchnię Makrak. Tyranidzi byli wszechobecni. Atakując na tysiącu frontów, jednak do najbardziej intensywnych starć doszło w regionie północno-polarnych instalacji obronnych. Pomimo zniszczenia biostatków tyranidów przez flotę ultramaru, znaczna część mieszkańców planety zginęła w ich błyskawicznie przeprowadzonej inwazji, a znaczna część infrastruktury planety została totalnie zniszczona, nie mówiąc już w ogóle o katastrofalnych stratach w samym zakonie, zarówno jeśli chodzi o jego skład osobowy, jak i o morale samych braci bitewnych. Kalgar poprowadził siły trzeciej kompanii do walki z drapieżną hordą Wielkiego Pożeracza. Cała pierwsza kompania zakonu została wybita w trakcie obrony północnego bieguna, podczas gdy trzecia i siódma poniosła ogromne straty. Przywrócenie ultramarin z ich dawnej chwały zajęło zakonowi wiele długich lat, jednak koniec końców udało im się to. Zamęt w ciemności, to jest rok 746, za zaledwie rok po bitwie o Makrak, podziemne kompleksy tuneli nad powierzchnią Kalt, Zostały zainfekowane zerodnikami tyranickich organizmów po inwazji roju Behemoth na Kalt. Ultramarins, obawiając się, że wężowate drapieżniki zaprowadzą na planecie rządy grozy i terroru na najbliższe dekady, zmobilizowali kilka kohort przełamujących i wysłali je do poprowadzenia wojny w podziemi, wykorzystując omni-lunety Astartes byli w stanie wykryć wibracje powstające na skutek aktywności tyranickich podziemnych bestii. Centrujoni sierżanci nakazali swoim ludziom wydrążenie sobie dalszej drogi do tyranickich tuneli, burząc ich ściany w odpowiednim momencie. Następnie doszło do kilku krwawych starć na ograniczonej przestrzeni, w klaustrofobicznych warunkach całkowitej ciemności lub przynajmniej w bladym świetle omnilunet centurionów sierżantów. Choć walki trwały przez niemal dwa następne lata, centurioni ostatecznie wyszli na powierzchnię planety i wierząc, że wierząc, e, i wierząc że ostatnie z bestii zostały zniszczone, ogłosili zwycięstwo. Czystka na Trax, 762 rok 41 milenium. Marneus Kalgar poprowadził resztę sił swojego zakonu do walki z demonami, które opanowały świat kuźni Trax. Pod jego przywództwem Ultramarines zdołali przegnać do osnowy niezliczone tysiące demonów i odzyskać kluczowe dla Imperium dane prosto z demonicznych kompleksów manufaktoryjnych. Gdy ich misja została wykonana, Kalgar wydał rozkaz Exterminatus. Oblężenie Zalatras, 797 rok 41. milenium, w trakcie obrony planety przez Ultramarins Marneus Kalgar, walcząc w osamotnieniu, utrzymał bramę jednej z najważniejszych na planecie fortec. Utrzymał ją przez całą noc, znaczy walcząc, mm, całą noc i kolejny dzień. Narodziny nowej potęgi, 799 rok 41 milenium. Ultramarins rozpoczęli proces fortyfikacji wschodnich granic Królestwa Ultramaru w próbie powstrzymania ekspansji Dominium Tau. Kampania Forgoil. 800, 50, 805 rok 41. milenium Łak Gatszreda wdarło się mm, do układu Forgoil. Marneus Kalgar poprowadził do walki z orkami trzy kompanie, które miały wspomóc Forgoilskie jednostki obrony planetarnej. Po ponad trzech tygodniach walki ultramaryń zdołali zniszczyć okręty teleportacyjne orków i fabryki Stomp, które do tego czasu napędzały łak Gatszredy. W kluczowej bitwie tej wojny Kalgar i Terminatorzy z jego świty dokonali abordażu na okręt flagowy Super Niszczałkę, Super Destructa, niszcząc go od środka. Powstanie na Luxor 812 rok 41. milenium Legion Alfa Zainspirował i czynnie wspierał powstanie robotników na Luxor, co groziło wstrzymaniem dostaw nowych zapasów broni i amunicji we wszystkich północnych sektorach segmentu Multima. Wiedząc, że czas gra w tej sytuacji istotną rolę, Ultramarines wytoczyli krwawy kontratak. Kiedy udało im się zdławić robotniczy bunt, kładąc trupem tysiące zdrajców, otoczyli kosmicznych Marines chaosu w porcie kosmicznym w mieście stołecznym planety. Zdradzieccy Astartes zostali wybici bez litości. Po tych wydarzeniach małe grupki lojalnych imperatorowi robotników podniosły broń i zaczęły współpracować z Ultramarins, prowadząc ich do ukrytych punktów oporu pozostałych przy życiu buntowników, oczyszczając planetę z ostatnich, zorganizowanych komórek powstańczych na przestrzeni kilku następnych miesięcy. Kampania Żelaznej Krwi 822 rok. 41 milenium, kowal wojny Gratax zaatakował świat żelaznej krwi z armią demonicznych machin, niszcząc wszystko na swojej drodze. Do walki z, e, w otwartym polu ze zdrajcami wystąpiły pancerne regimenty Gwardii Imperialnej i ponad 100 czołgów bitewnych ultramarins pod dowództwem brata sierżanta Antaro Kronusa. Bitwa trwała trzy solarne dni w trakcie których obie strony zdołały zrównać z Ziemią kilka miast na planecie, jednak ostatecznie udało się zniszczyć ostatnią demoniczną machinę wroga. Żelazna krew zamieniła się we wrakowisko o tak epickich proporcjach, że wraki zniszczonych machin można było zobaczyć z orbity planety gołym okiem. Zakon przetrwał. To jest 841 rok 41. milenium. Po niemal stu latach od inwazji tyranidów na Makrak pierwsza kompania zakonu została ostatecznie odbudowana. Powrót bohatera. 849 rok 41 milenium. Kapitan Kato Sicarius został wybrany wysokim suzerenem ultramaru. Bitwa o czarną grań. 855 rok 41 milenium. Łag Zanzaga zaatakowało świat i czarną grań. Do czasu, gdy kapitan Kato Sicarius i jego druga kompania dotarli na Dorbite planety, orkowie wykorzystując swoją nową siejącą zniszczenie broń, zdobyli już większość planety. Sicarius i jego bracia bitewni natychmiast wzmocnili fortyfikację Gospary, oblężonego miasta roju. Kapsuły desantowe zakonu wylądowały na chwilę po zakończeniu się bombardowania orbitalnego. Ultramarines natychmiast rozpoczęli kontratak, odpierając orków z miejskich murów w krwawej bitwie, po czym przystąpili do poszukiwań samego Zanzaga. Kapitan Sicarius przeprowadził śmiercionośną misję śledczą, niszcząc kilka orkowych fortów położonych wzdłuż rzeki Czarnego Nurtu, jednak Zanzag zawsze był o krok przed nim. Gdy rój Sulfora został zaatakowany przez sporych rozmiarów zielonoskórą hordę, Sikarius przekazał swoją misję sierżantowi weteranowi Torii telio, Telionowi i jego zwiadowcom. Telion szybko odkrył, że orkowie transportują wojowników i broń rzeką, przypominających sterty złomu o krętach podwodnych. Idąc ich tropem, był w stanie dotrzeć do ogromnej naturalnej jaskini, która okazała się być bazą operacyjną Zanzaga. Sikarius Natychmiast zebrał pod sobą wszystkie siły, które mógł bezpiecznie oderwać od stanowisk, i na pokładach Tanderchołków poprowadził Astartes do Leża Orkowego Herszta. Orkowie zostali kompletnie zaskoczeni szybkością i śmiałością ataku Ultramarins. Ciężkie boltery i pociski Hellstrike rozpętały rzeź jeszcze zanim Orkowie zdali sobie sprawę, że są atakowani. W kilka chwil przednie rampy Tanderchołków zostały opuszczone, a z ich wnętrza do walki dołączył kapitan Katesikarius i jego marynarze. Całe legiony orków poległy wokół stalagmitowych podpór jaskini, nim reszcie zielonoskórych udało się zorganizować kontratak. Zanzak osobiście wskazywał kolejne cele swoim chłopakom o superanckich szczelbach, jednak wystrzeliwane z nich pociski okazały się być nieskuteczne przeciwko niezniszczalnych pancerzom, niezniszczalnym pancerzom Terminatorów idących na szpicy natarcia ultramarins. Krwawe walki trwały całą następną godzinę, ale orkowie zostali ostatecznie pokonani, Katosikarius ściął z Andregowi głowę, tym samym niszcząc jego łach, jednym cięciem miecza mocy. Atak tak Mkara, 878 rok 41 milenium, piraci na usługach mrocznych bogów prowadzeni przez demonicznego księcia Mkara Odrodzonego zdobyli kilka zamieszkałych światów na granicy ultramaru. W odpowiedzi ultramarins rozpoczęli pościg i dopadli siły piratów w rywcie Halamara. W wynikłej bitwie siły kapitana Sykariusa zniszczyły sporą część pirackiej floty jednak Mkar uciekł do osnowy się pewnie odrodzić bitwa o grobowiec Orara 888 to jest rok 41 M eldarski emisariusz ze światostatku Bieltan przybył na imperialny świat komrad chciałem już przeczytać że to komorach ale to komrad em, em, gdzie ten eldarski emisariusz miał negocjować z gubernatorem planetarnym warunki zwrócenia eldarom starożytnego artefaktu Ukrytego w grobowcu jednego z największych bohaterów w historii Ultramarins, kapitana Orara, znanego jako Berło Galaxian. Pewnie ktoś mu polerował to berło. Gdy imperialny, możny, zerwał rozmowy już na samym starcie, eldarski dyplomata przeszedł od grzecznego proszenia do otwartych gruźb. Gubernator nie miał zamiaru znosić obelek parszywego Xenosa, Zinosa i nakazał stracenie Eldara. Lękając się jednak urzeczywistnienia jego gruźb, skierował prośbę o militarne wsparcie do zakonu Ultramarins. Eldarzy nie marnowali jednak czasu. Wojownicy ze światostatków Alaitok i, i Oraz Ianden postanowili zabrać sobie artefakt siłą. Orar był wielkim bohaterem z zakonu Ultramarines z czasów po zakończeniu się Herezy Horusa i Kalgar nie miał zamiaru pozwolić, by choć jeden obcy zbliżył się do jego pięknego berła. Po raz pierwszy od czasów bitwy o Makrak Kalgar poprowadził na wojnę wszystkie siły swojego zakonu. Eldarzy zaatakowali grobowiec Orara, jednak nie spodziewali się znaleźć tam Ultramarines tak szybko. Eldarscy wojownicy Aspektu i Strażnicy przeprowadzili szturm na bramy Wielkiego Gmachu, w którym spoczywało ciało Orara, podczas gdy ich czołgi antygrawitacyjne i artyleria odwracały uwagę obrońców. Na rozkaz Kalgara, Ultramarins wyszli z umocnień i zaczęli ostrzeliwać schody prowadzące do grobowca w zdyscyplinowanych salwach, z bolterów. Eldarzy rozpoczęli odwrót, jednak nie spodziewali się, że droga ucieczki zostanie im odcięta przez szturmowych Marins oraz Land-Spidery. Eldarscy dowódcy Wyszli z ukrycia i zmobilizowali do walki pierwszą falę swoich wojowników, jednak na nich czekali już dobrze ukryci snajperzy z kompanii zwiadowczej. Pierwszy szturm Eldarów został zatrzymany, jednak przez całą resztę nocy i następnego dnia obcy nie przestali atakować. Choć w walce pomagała im wszelka zgromadzona na przestrzeni tysięcy lat tajemna wiedza, nie byli w stanie przemóc taktycznego geniuszu Marneusa Kalgara i zawziętości w walce jego ultramarinso. Taki Monki. Marneus Kalgar, coś tu wygrywa z nimi, ciekawostka. Następnego dnia Eldarzy wytoczyli kolejny atak, któremu tym razem przewodził awatar Kaela, Kaela Mencha Keina, eldarskiego boga wojny. Ogień broni ciężkiej wydawał się jedynie rozwłaszczać bestie, a linia Ultramarines została zmuszona do wycofania się w obliczu niepowstrzymanego behemota wojny. Kalgar poczuł, że musi wziąć sprawy w swoje ręce i stanął przed kolosem osobiście. Ognisty Bóg Obcych zaatakował go z furią, a jego pierwszy cios minął Kalgara zaledwie o włos. Drugi cios zniszczył płyty pancerza mistrza zakonu, trzeci zagłębił się w jego ramieniu, zmuszając Kalgara do klęknięcia, jednak czwarty został zatrzymany przez jego lewą uniesioną dłoń. Wtedy Kalgar uderzył z całą siłą, trafiając go prawym sierpowym tak mocno, iż jego pięść zagłębiła się w torsie awatara. Wraz z upadkiem ich boga wojny, Eldarzy stracili serce do walki i uciekli. Część z nich uciekła bez żadnego porządku i dyscypliny, podczas gdy, inny wycofali, gdy inni wycofali się na rozkaz. Jednak wszyscy z Innos opuścili pole bitwy i zniknęli w ciemności. Pomimo niekorzystnych warunków bitwy, Ultramarines raz jeszcze zwyciężyli, jednak w swej mądrości Kalgar wiedział, że Eldarzy prędzej czy później powrócą. W związku z tym poinformował on gubernatora Komrad, że zabiera ze sobą Berło Galaxian na Makrak, gdzie będzie w stanie zapewnić artefaktowi odpowiednią ochronę i będzie mógł je ładnie polerować. Szturm na Morix 900 rok 41. milenium. Ciężko broniony posterunek Tau na Morix Prime został zniszczony w błyskawicznie szybkim ataku czwartej kompanii Ultramarines. Wojna sześciogodzinna 913 rok 41. milenium. Kapitan Severus Ageman Raz jeszcze pokazał, dlaczego to on został mianowany pierwszym kapitanem, gdy jego siła uderzeniowa Ultra zniszczyła sporych rozmiarów garnizon Tau za zaledwie sześć solarnych godzin. W subtelnym poszanowaniu zasad kodeksu Astartes, Ageman dokonał inwazji na spaloną słońcem planetę pustynną Kail, położoną na granicy zatoki Damoklesa, gdzie kolidowały ze sobą interesy Dominium Tau oraz Imperium Ludzkości. Choć garnizon był dobrze wyekwipowany, a w jego skład wchodziły pan pancerze bitewne tau oraz wsparcie pancerne, 20 weteranów Agemana przeprowadziło skoordynowane uderzenie, które upośledziło centralną sieć obronną obcych. Gdy Storm Raveny, Storm Raveny dostarczyły na powierzchnię planety braci bitewnych, mających przeprowadzić serię ataków dywersyjnych na magazyny amunicji, Ageman osobiście poprowadził szturm przy pomocy teleporterów, uderzając bezpośrednio w węzeł dowódczy wroga wykryty przez zakonnych zwiadowców. Tak skutecznie przeprowadzony atak sprawił, iż ształ uznali, że mają do czynienia z o wiele większą siłą niż ta, którą Ultramarins faktycznie dysponowali – w związku, z tył, w związku z tym e, komuniści opuścili, przepraszam, Tau opuścili planetę, woląc uciec w kosmiczną próżnię niż zaryzykować śmiercią w beznadziejnej walce. Zasadzka mrocznej twierdzy 921 rok 41 milenium Marneus Kalgar został wciągnięty w pułapkę przez władców nocy w drodze do strefy bitwy mrocznej twierdzy. Uszkodzony okręt mistrza zakonu spadł na rzadko zaludniony imperialny świat feudalny Barat Red, Kilkuset władców nocy dokonało desantu niedługo. Po tym wydarzeniu jednak Kalgar zdołał zmobilizować feudalną populację planety do walki z najśćcami i pokonał zdrajców. No, kuźwa po prostu niezniszczalni, nie no, niepokonani, no. Wielki Bastion Andraksas 922 rok 41 milenium. Dowódca bibliotekarzy Tigurius poprowadził siłę uderzeniową Ultramarins w misji uratowania delegacji tych kapłanów z rąk orków, którzy najechali świat Andraksas. W piętrzącej się ponad chmury megafortecy, znanej jako Wielki Bastion, tych kapłani Adeptus Mechanicus zdołali odnaleźć kostur mocy, którego elektryczna sygnatura rozpoznawcza jednoznacznie stwierdzała, iż w przeszłości artefakt ten musiał należeć do samego Malkadora Sigility. Ultramarins... Uderzyli na orków z dokładnością i wielką furią, jednak zielonoskórzy zdominowali atmosferę z planety swoimi szwadronami samolotów, przez co jedynie garstka startes zdołała przedostać się do Wielkiego Bastionu. Biorąc pod uwagę fakt, że Bastion był już e, wówczas jedynym niezdobytym przez Orków miejscem na całej planecie, Orkowie ustawili się przed jej murami w niemożliwej do zliczenia hordzie. Tigurius i jego ludzie byli przytłoczeni 50 do 1 i już mieli powierzyć swoje dusze imperatorowi, kiedy to powietrze wokół nich nagle naelektryzowało się. A do walki dołączył Legion Potępionych. Rzeź, do której doszło chwilę później, była inspirująca, płonące pociski z ich bolterów rozrywały orków całymi setkami, Tigurius ponowił swój atak, jednak morale orków zostało złamane już w pierwszych sekundach kontrataku Legionu Potępionych, Wielki Bastion został zabezpieczony i wykorzystany jako baza ewakuacyjna dla pozostałych przeżyciu sług Imperium. Kostur Mocy został odzyskany z planety i zbadany najpierw przez tych kapłanów, a następnie przez samego Tiguriusa. W wyniku przeprowadzonych badań odkryto zapisane w kosturze tajemnice na temat budowy Złotego Tronu, co pozwoliło na większe zrozumienie poświęcenia, jakiego dokonał pierwotny właściciel artefaktu w imieniu Imperium. Kostur Malkadora pozostaje we władaniu dowódcy bibliotekarzy Ultramarins po dziś dzień. Powstanie na Trenor, 929, 929 rok 41 milenium, trzy tuziny zwiadowców Ultramarins pod przewodnictwem osławionego sierżanta Telliona i przy dźwiękach Ioio zdławili rebelię przeciwko Imperium na Trenor w mniej niż jeden solarny dźwięk. I ostatnia dzisiaj kampania, w której brały udział Ultramarins, ale to dzisiaj, bo, bo jeszcze dużo jest tych kampanii, zemstam kara, 935 rok, Mkar um, Odrodzony, demoniczna horda, pod dowództwem niosących słowo im kara odrodzonego, zdobyła kontrolę nad gwiezdnym fortem nieustraszonym, położonym na zewnętrznej orbicie Kals. pod dowództwem Marneusa kalgara terminatorzy z pierwszej kompanii Ultramaryńsk dokonali abordażu na fortece. Mkar raz jeszcze zginął z ręki mistrza Zakonu, który rozerwał demona, kończyna po kończynie. I w tym momencie dzisiejszy odcinek, ostatni w tym roku 2021, kończę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i życzę wszystkim, aby ta wreszcie e, cholera, która od kilku lat a, jest z nami, odeszła. No oczywiście, e, żeby koronawirus również się skończył. Tak więc życzę wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku i słyszymy się już za rok. Haha, taki suchar, trzymajcie się. Do następnego razu, cześć.